Nie wiem, czy jest jakaś sławna postać na świecie, której nie zrobiłbyś portretu, ale jest jeden portret, który ja osobiście uwielbiam i wiem, że to kosztowało dużego zachodu. Mówię tutaj o naszej noblistce Wisławie Szymborskiej i o, chciałbym, żebyś tą historię powiedział, bo jest ona niesamowita, a być może spaliśmy nawet na tym samym łóżku w Domu Pracy Twórczej imienia Lody Halamy w Zakopanem. No tak. A jest to zdjęcie niesamowite. Ciekawa historia. No właśnie, w związku z tym, że jestem w Zaiksie, to mam możliwość jechania właśnie i byłem bardzo Zakopane lubię i pamiętam wtedy z żoną też byliśmy tam w tym. I tam jest taka sytuacja, że rano śniadanie jest do łóżka, przynoszą te panie, potem jest lunch i kolacja. I pamiętam, że na lunch właśnie zeszliśmy na dół i jeden stolik stoi pusty. Pusty taki stoi i zaczynamy wszyscy rozmawiać, kto tu przyjdzie, kto tu przyjdzie. I nagle wchodzi właśnie Szymborska. Dzień dobry państwu i siada. O, ja mówię, no to jest idealna okazja do żony. Ja mówię, słuchaj, ja muszę szybko zjeść, polecę na górę, wezmę jakiś album taki, bo ona na pewno też szybko zje, wyjdzie, bo ona pali papierosy. Czyli ona wyjdzie, żeby zapalić jakiegoś papieroska sobie. No dobrze. No i ja ten zniosłem taki album face to face właśnie, zresztą to była ciekawa sprawa, bo to zdjęcie Trumpa znalazło się na mojej wystawie face to face, twarzą w twarz i w albumie, którą miałem w 1989 roku. Już to zdjęcie Trumpa było, jedno z tych zdjęć. No i pamiętam, że tam nawet sfotografowałem Eryka Lipińskiego, który przyszedł, który w tym samym domu w Warszawie mieszkał, gdzie ja mieszkam, jak przyjeżdżam. I zrobiłem go koło tego i on tak przyglądał się, ja podszedłem do niego, on mówi, nie wiem, kto to jest. Ja mówię, jeden z bogatszych ludzi, a to już to dobrze mówi. No w każdym bądź razie z tą Szymborską. No i tak było, ona wyszła, a ja z tym albumem do niej wychodzę i mówię, dzień dobry pani, proszę panią, tutaj mam tak album, tak otworzyłem celowo, żeby się otworzyło na Miłoszu. O, mówi, piękne, czy może pan mi pożyczyć ten album na noc, ja sobie obejrzę i mówi, później i ten, później panu oddam. Ja mówię, mam inny pomysł. Ja jestem gotów pani ten album dać. Ale w związku z tym, że jestem z Ameryki, to nie mogę tego zrobić za darmo. To ile to będzie kosztowało? Ja mówię, nie. Pieniędzy? Nie, pani nie płaci pieniędzy. Pani, przejdę się z panią 15 minut i zrobię zdjęcie. No ona mówi, no to akurat jest niemożliwe, bo tak w tym roku nie jest możliwe, w następnym nie wiem jak będzie i to wszystko. Taką rzecz mi mówi. Ale ten album chcę mieć. No i widzę, wyciąga tam wizytówkę i mi daje numer. To jest mój numer. Niech pan zadzwoni, zobaczymy, co się da zrobić. Te telefony trwały do Krakowa 2 lata mniej więcej. A ja przyjeżdżałem co jakiś czas. Wreszcie jej asystent mówi, proszę pana, to już jesteśmy umówieni, dobrze, proszę przyjść. Tam będzie guzik, mówi, to w Krakowie było, ale będzie inne nazwisko, niech pan naciśnie, to ja po pana zejdę i to wszystko. No i przychodzę i ona otwarta naprawdę na zdjęcia. Ja chodzę z nią po tym mieszkaniu, ją fotografuję, zrobiłem 2 czy 3 filmy. Ona mi to co, starczy tych zdjęć? Ja mówię, tak, narobiliśmy zdjęć. To siadamy. Koniaczek, mówi, może papieroska? Nie, ja mówię, bardzo szkodliwe, ja bym radził, żeby pani nie paliła. Ona mówi, nie, to jest moje przyzwyczajenie, muszę palić, to wszystko. I tak sobie siedzimy i ja ten koniaczek piję, tak się zastanawiam. Mówię, cholera, przecież tutaj byłoby dobrze zrobić takie zdjęcie w miejscu, w którym ona pisze te wiersze. Ja mówię, pani Wisławo, nie usiadłaby pani w tym miejscu, gdzie pani pisze wiersze? Nie ma takiej możliwości. No, jestem u pani w domu. W domu pani pisze, tak, ale ja piszę w łóżku. Ja mówię, proszę panią, jeżeli pani myśli, że ja po tych 2 ponad latach jestem u pani, już panią sfotografowałem, że ja wyjdę bez tego zdjęcia, to się pani naprawdę grubo myli. I sam się śmieje z tego, co mówię, przecież wiadomo, że jakby powiedziała nie, no to by było nie. Ona do diabła ciężkie, idziemy. Weszła pod koc, wzięła to, jak pisze. Jedyne zdjęcie, które jest zrobione tak w ten sposób. Genialne. Ale to też jest naprawdę po pierwsze upór, a po drugie ta cecha, o której pan już mówił, czyli umiejętność przekuwania każdej trudnej sytuacji w możliwość, w sukces, prawda? To pole do działania. Nie, bo ja wiedziałam, że ona siedząc tam będzie inaczej wyglądała. No tak, wiadomo. Bo ona jest nastawiona na tym. Dobra, to teraz powiedzmy, jakich ludzi wielkich światowych, których nasi widzowie mogą znać? Pan fotografował. No, tak, wymieńmy kilka nazwisk. To może w drugą stronę. Nie, jakich nie fotografował? Nie opieram się jednak, że było ci, których fotografował. No jakich nie fotografowałem? To jest bardzo ciekawa historia. Właśnie to jest ciekawsze, bo właściwie z tych największych wszystkich. Proszę wymienić chociaż 5. Catherine Deneuve, Palomé Picasso,
Luciano Pavarotti. No i... Jeszcze prosimy Stany Zjednoczone. Jeszcze ale bez końca. O Polakach nie mówię. No, w tamtym roku wyszła moja książka o Kapuścińskim, którym się fotografowałem. I to zdjęcie na okładce jego zrobiłem też w latach 80. na zjeździe pen klubu. A z tych amerykańskich gwiazd, tak dzisiaj mamy nurt amerykański? Liz proszę... Taylor. Liz Taylor, proszę powiedzieć, gdzie Liz Taylor? Ale wszystkich. No. Ale właśnie może taka rzecz, kogo mi się nie udało. Jak przyjechałem, to pierwszą wystawę w MoMie, jaką obejrzałem, była wystawa poświęcona Picasso. Ja przyszedłem na tę wystawę, pamiętam, kupiłem za $35. Pamiętam, gdzieś to była makabryczna suma pieniędzy, katalog taki wielki z tej wystawy. I zobaczyłem tego Picassa od urodzenia, jak się rozwijał, jak malował do tej abstrakcji, a nie odwrotnie, bo ludzie zaczynają od abstrakcji, nie umieją malować, a malują abstrakcję, bo wtedy by wyszło na jaw, że nic nie potrafią. Tak się zakochałem, że mówię, Boże, on już umarł. Mówię, co ja mogę w takiej sytuacji zrobić? No i wszyscy zacząłem się zastanawiać. Mówię nagle, zrobię wszystkich ludzi wkoło niego. Właśnie wtedy Palomę Picasso. François Gillot, czyli jego żonę. Rozsiałem wici po całym Nowym Jorku, że chcę tych ludzi zdobyć. No miałem dużo znajomych. No i dzwoni taka przyjaciółka i mówi, słuchaj, François Gillot jest w tej chwili w Nowym Jorku. Masz możliwość pójść do niej na 5 alei. Ona ma apartament i tam też maluje to wszystko, to czeka na ciebie. Dobrze, no to ja łapę aparaty, wtedy były duże torby, teraz w telefonie można zrobić tak samo dobre zdjęcie, tylko trzeba puścić przez Photoshopa. No i dobrze, i jadę tam. Przyjmuje mnie taka niewysoka, filigranowa, bardzo interesująca osoba. Wprowadza. Ja zaczynam ją fotografować na tle tych rzeczy. I cały czas tak podniecony tym Picasso, klepę jej o tym Picasso. Nieprzygotowany zupełnie, bo ja idę bardzo przygotowany do zdjęć. To nie ma tak, że ja idę, ja o tej osobie wiem wszystko. Ja ją robię u niej, ale wiem wszystko o niej, ile tylko można. No i pamiętam, że właśnie o tym Picasso, co ja mówię Picasso, to ona się w sobie zapada. Po 20 minutach ona mówi, to narobiłeś już wystarczająco zdjęć i wyprowadza mnie właściwie z tego. Wyprowadza mnie z tego studia. Gdybyśmy się nie wymienili wizytówkami na początku, to bym nawet nie miał do niej adresu takiego i tego wszystkiego. Wracam do domu, dzwonię do tej przyjaciółki, mówię, słuchaj, było wszystko dobrze, dziękuję ci bardzo, ale coś się stało, bo na końcu ona mnie prawie wyprosiła. A o czym mówiłeś? Ja mówię, jak to o czym? No Picasso, człowieku, to może powinieneś wiedzieć, że to był najbardziej toksyczny związek. Jest taka książka My Life with Picasso, zresztą ona jest też po polsku, gdzie ona to wszystko opisuje. No ja mówię sobie, trudno, przegrałem tą sprawę, źle zacząłem, wszedłem do ciemni, zrobiłem kilka zdjęć, włożyłem do takiej koperty i na ten adres jej wysłałem, mówię, trudno. Po kilku dniach przychodzi koperta od niej. Nie wiem, co to jest, przecinam na tej węższej stronie, żeby nic nie uszkodzić, bo mam te listy, bo wiem, że to są bardzo ważne rzeczy. Kiedyś takie listy to majątek, to pisane dzisiaj na aukcjach, na tym to jest sprzedawane za horrendalne pieniądze, a po drugie nie ma, no podpis tej osoby. I jak tak wysypuje, to pierwszy wylatuje czek do banku na kilkaset dolarów. Ja mówię, przecież ja jej za darmo to wysłałem. O co tu chodzi w tej całej sprawie? Ona mi przysyła pieniądze, pomyliła się. Wyciągam list, ona pisze. Nikt do tej pory, poza tobą, nie zrobił mnie tak jak poważną osobę, a nie słodką idiotkę. To zdjęcie będę używała wszędzie. Tak się zaczęło. Potem zrobiłem Palomę Picasso, którą myślałem, ona była pokazywana przez Avedona, przez tym w jakiś niesamowity sposób. Przychodzi niewysoka taka osoba. Jak zrobiłem te zdjęcia pierwsze i wysłałem jej, to jej prawnik napisał, że jeżeli odważę się użyć tych zdjęć, to będę miał w sądach problemy. Druga sesja już była lepsza, to wszystko. Potem zapomniałem teraz nazwisko tego fotografa, ale poleciałem specjalnie na południe Francji. Był taki fotograf, jeszcze żył staruszek, który, była niebywała zupełnie historia. Tam Picasso miał taki wielki dom z takim kominem dużym, a ten chłopak był taki, nie wiem, 14-15 lat, biegał koło tego domu i Picasso wyszedł, wołał go. Słuchaj, on mi opowiadał to, mówi, tu jest taka sytuacja, czy ty robisz zdjęcia? On mówi, nie robię, bo nie mam aparatu. Jakbym się kupił, to bym robił. Dobrze. Jeszcze jedna ważna sprawa. Czy z twojego domu widać mój komin? Tak, to przecież to jest wysoki, kilka pięter ma i to wszystko. Bo ja umiem puszczać dym.
Jak puszczę czarny dym, to ty z tym aparatem, który ci kupię, lecisz do mnie, bo ktoś ważny jest u mnie i robisz mi zdjęcia. On robił wszystkie zdjęcia u Picasso w domu. Tak. Niesamowite rzeczy. Jakie on miał zdjęcia, a ja jego sfotografowałem. No bo to było, jak już Picassa nie było, to musiałem zrobić jego. Nie bywali ludzie w koło takich wielkich ludzi. To też wielka pomysłowość. Tak. A kiedy kolejne zdjęcie Trumpa, pana prezydenta? No, zobaczymy. Wracam w niedzielę do Nowego Jorku. Nie powiem, że mam prywatny telefon, na który mogę zadzwonić. W ogóle o tym nie lubię mówić, ale myślę, że kiedyś będzie. 46 albumów już za. No to teraz, żeby równolegle poszło to z ilością prezydentów w Stanach Zjednoczonych, czekamy na 47. Tak, mam już pomysł. O czym będzie? Mam już pomysł. Będzie się nazywał, ale nie mogę wam powiedzieć, kto będzie w nim, ale powiem tak, 7 wspaniałych. 7 wspaniałych ludzi z tych kilkuset wybiorę. Czekamy w takim razie z niecierpliwością i na pewno nasi widzowie. Pięknie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. To na zakończenie jeszcze, bo dzisiaj dzień amerykański, tak. A nasza kuchnia także. Ilona, czy mamy coś, czym możemy poczęstować naszego gościa? No Boże. Tak, tak, tak. Mamy wspaniałości. Tutaj gościmy... Może nie z Piątej Alei, ale z Dzielnej 60. Hot dog full wypasł. O, ale zasłużył nasz gość. Ale dziewczyna jest full wypasł. Dziewczyna także, bardzo prosimy. Smacznego. Dziękujemy bardzo. To ja tam idę, tak? Bo tu... Proszę na razie jeszcze spokojnie sobie zacząć przyglądać się temu dziełu kulinarnemu. No proszę zobaczyć, to nie jest byle jaki. Jak to jeść? Jak się nie da zjeść, zawsze można sfotografować. Tak, muszę zrobić. Tak. Proszę zrobić zdjęcie i na twój hot dog do historii w takim razie. Zdjęcie hot doga zostało zrobione. Także proszę państwa, przejdzie ten hot dog nasz republikański do historii kulinarium na pewno. Dzięki naszemu wspaniałemu gościowi. Czesław Czapliński był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za tę piękną opowieść z morałem. Z morałem. Bo dla nas to był dla nas zaszczyt. Żeby się nie poddawać nigdy, tylko szukać możliwości nawet w sytuacji, kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.